Pierwsze spotkanie. Ha ha ha!
do domu. Idą święta. Wiosna, lato, jesień, zima, święta. Wypływają na spotkanie rzecznych fal. Nurtom bystrym czoło stawiać, nasze łodzie wsiną dal. Wiewiórka, zając, Jerzy. Święty Mikołaj, tak, tak.
Krzysiu, szybciej! Hurra! Przyszedł święty Mikołaj! Hurra! Przyszedł święty Mikołaj! Oddychać, nie oddychać. Oddychać. Wszystko jasne. Trzeba... O! W łóżku się wyleżeć. Czy co, to nie dla mnie? Nie dam. Śnieg dookoła skrzy jak srebrny. Wszystkie słodki poszły w kosz. Nie sama! Daj! Ja! Każdy czeka na prezenty. Bez prezentów nie ma świąt. Wesołych świąt! Nie możemy się doczekać. Każdy prezent dostać chce. Ale milej niż dostawać jest samemu dawać je. Wilk. Milej samemu dawać je. Ajajajajaj, pomożemy choince. I jak? Raz, dwa, trzy, choinkę zaświeć mi. Wesołych świąt! Ślady zwierząt niewidzianych. Nie śpisz? Ślady? A! Zając! 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 Zając!
Co, krokodyl? A, czyli wilk! Tam są wilki, wilki! Biegniemy, będę wilka zobaczyć! Śnieżki nie zapomnij. O, patrz! Tak, tak, tak. Mhm, znowu wilk. A to też zająca? Jeszcze jeden wilk. Niby gdzie? A to co? Zając? Serio? Czyli to jest wilk? A to wilk? No, a to wilk? A tu wilk? A tam wilk? A to wilk? Wilk? Wilk, 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 wilk. Mhm. Aha, to jest wilk. Ty się w ogóle, misiu, na tym nie znasz. Tak, tak. Sama wśród wilków. Pogotowie ratunkowe. Oj.
daj, daj, daj! Torcik! Dokąd to? Hop, hop, hop! Oj! Oddamy Maszę za lodówkę. Moje! Ale super! No, gołąbeczki, pora na doktora. Co dolega? Pyszczek otwieramy. Tak. Paszcza, ząbki, jęzorek. I raz, i dwa, i raz, i trzy. I dwa, i trzy, i raz. To wszystko z nerwów. Przyjmę Maszę za beczkę miodu. Ha, ha, ha. Niech pacjent nie ucieka! Aha! Niech pacjent mi tu wraca! Misiu! Lekarstwo ci wiezie! Pacjenci mi się rozeszli. A ty lepiej lecz się miodem.
Konfiturki. Może dosolić? Misiu, patrz! Kosmonauta jak szyby! Lot przebiega zgodnie z planem. Szyszek bez ogonków, żeby najadł się mój miś. Och, do życia nastawienie kulinarne dzisiaj mam. Najpyszniejsze konfiturki niedźwiedziowi memu dam. Wszystko już dawno stygnie.
Spacerkiem idę po księżycu dziś. Lot przebiega zgodnie z planem. Wiosna przyszła. Bombonierką i tak bez mnie? Bardzo dzień dobry. A co tam masz? I to wszystko dla mnie? Pyszniutkie, ale malutkie. Nie rycz na niego!
Nam nie straszna ani burza, ani piorun w wiosny czas. Nie, to nie para. Jeśli deszczyk nas przemoczy, to nie zmartwi wcale nas. Chodźmy. Tęcza lśni, a nad polami słowik w górze zaczął pieśń. Będzie śpiewał razem z nami na przyjaźni naszej cześć. Słoneczne zajączki skaczą po kałużach, błękitną wstążeczką strumyk w słońcu śni. Krople deszczu błyszczą tak, jak biegi na buziach. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Prawdziwej przyjaźni nie rozpuści deszcz. Na ryby. Fantastyczne robaczki i ruszają się.
coś bierze, a na twoją bierze? A kiedy wreszcie weźmie? A tutaj bierze? A czemu nie bierze? A gdzie bierze? A co bierze? A gdzie bierze? A jak bierze? A co bierze? O tak, teraz bierze! Zaśpiewasz w letni dzień nad rzeczką, złotą rybkę muśnie ciepły wiatr. W łuskach jest, odbije się słoneczko, wypięknieje wokół cały świat. Więc wypowiedz śmiało trzy życzenia, niech odmienią świat jak w cudnym śnie. Najpiękniejsze w życiu są marzenia, z przyjaciółmi warto dzielić je. Więc wypowiedz śmiało trzy życzenia, niech odmienią świat jak w cudnym śnie. Dziękuję. Najpiękniejsze w życiu są marzenia, z przyjaciółmi warto dzielić je. W razie czego dzwoń. Dzisiaj mecz. Rozpoczynamy właśnie relację z największego stadionu piłkarskiego w kraju. Dziś decydujący mecz bieżącego sezonu. Mecz o Super Puchar. Obie drużyny już na boisku. Ustawia piłkę, gwizdek i mecz się rozpoczął. Uwaga wszystkich skupiona na boisku, gdzie kontrolę nad piłką od razu przejęli gospodarze, wyprowadzając atak tuż przed polem karnym przeciwnika. Podanie, kolejne podanie, teraz świetny odskok środkowego napastnika od obrońców. Zaczynamy nasz cotygodniowy program poświęcony zdrowiu. Dziś w programie profilaktyka stresu. Stresu? Oto niezawodne sposoby na relaks w 10 minut. Siadamy wygodnie i relaksujemy się, oddychając spokojnie. Można też usiąść po turecku na krześle, jeśli tak nam wygodniej. Parzymy mocną kawę albo ulubioną herbatę i rozciągamy jej picie na 10 spokojnych minut. Staramy się w tym czasie o niczym ważnym nie myśleć. Albo inny sposób. Napełniamy wannę niezbyt gorącą wodą i leżymy w niej spokojnie. W wannie wykonujemy uspokajające ćwiczenia oddechowe. Robimy głęboki wdech przez uchylone usta, a następnie opuszczamy dolną część twarzy aż po nos do wody i powolutku wydychamy. Pamiętajmy, żeby starać się rozwiązywać problemy zaraz po powrocie do domu. Zmęczenie, stres i wyczerpanie mogą nam znacząco utrudnić wyjście z kryzysowej sytuacji. Ale powtarzajmy sobie, że we właściwym czasie ono i tak przyjdzie. Chcę! O! Spacer po lesie? Tam przecież są wilki. Wybieramy numerek.
pochwalał zawodnika gości za niesportową postawę. Bez paniki. Wybieramy numerek. Trwa ostatnia minuta doliczanego przez sędziego czasu gry. Wybieramy numer. Przechodzi do ataku. Posyła długie podanie do... Wybieramy numer. Napastnik, gospodarze, niespodziewanie. Wybieramy numer. I strzela. Strzela prosto na bramkę. A teraz... Poczekamy! Dzwoniłam się. Święto na lodzie. Jak w cyrku. A mnie też tak nauczysz? Pomyślisz? O, misio mnie nauczy. Misiu, lód jest śliski, a ja nie umiem jeździć. A ten znowu śpi. No co ty? Śpisz jak suseł. Pogódka! Aha! No tak, tak. I gdzie te jego łyżwy? Och ty! Aha! Się nada. Chyba ujdzie. To nie niedźwiedź, tylko kawał łosia. Zimę prześpi i sobie nie pojeździ. Żeby nie wiem co, pojeździmy. Oj. Oh!
się! To chodź pojeździmy! Oj. Zaraz, a wy dokąd? A ślizgawka? Nie zostawia się dzieci na lodzie! A co jeśli się potknę i upadnę? Upadam, upadam, upadam! Zaraz upadnę! Już leżę! Żeby nie wiem co pojeździmy. To może pojeździmy sobie wreszcie? Lód mocno rzeczkę ścina, dokoła mroźna zima. Przechodnie przemykają przed zimnem, chroniąc nos. Niech w domu nikt nie siedzi, ślizgawkę czas odwiedzić. Niech śmiech i śnieg zaiskrzą, wraz na łyżwy przyszedł czas. Choć mróz wciąż mocno trzyma, nas nie zniechęci zima, gdy śniegu srebrne płatki chcą w berka z nami grać. Nad rzeczkę weź, przyjaciół, wystarczy łyżwy zapiąć, bo trudno jest na lodzie zrobić tylko pierwszy krok. Uśmiech z buź nie znika, a w oczach dzieci płonie wesoły iskier blask. Niech radość w nas nie gaśnie, na lodzie święto właśnie. Niech coraz szybciej naprzód pędzą nasze łyżwy w dal. Medale to gdzie wręczają? Pierwsza klasa. 1 września to czas na pierwszy szkolny dzwonek, a wraz z nim bukiety kwiatów, białe kokardy i galowe ubranka. Dla najmłodszych pierwszoklasistów to początek szkolnej przygody. Dla starszych uczniów... Znów o rok jesteśmy starsi, znów o rok jesteśmy starsi, znów o rok jesteśmy starsi. Dlatego dzień dzisiejszy jest to dla nich szczególnie ważny i godny zapamiętania. Ja też chcę się uczyć! Którzy po raz pierwszy dziś przekroczą szkolne progi i pierwszy raz zasiądą w szkolnych ławkach. Jak inni! Robiąc tym samym kolejny krok na drugiej, lecz jakże... Hurra! Jutro do szkoły! ...odkryć szkolną drogę. I o ławce nie zapomnij! Pierwszego dnia szkoły. Ale super! Och ty! Tak, tak. No teraz to można się uczyć. Kaligrafia. Drugie K poprawione na G.
jeszcze jedna kreseczka, tak. I jeszcze tu, kreska, kreska. I jeszcze tu. Kreska, 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 kółko ślaczek. I co wyszło nam? Misiaczek! Misiaczek! Matematyka. Chyba cztery. Co? Coś nie tak? Trzy. A nie dobrze? Czytanie. O. A. I. Sz. My. A. Sz. A. Masza. My. I. Sz. A. Miś. My. A. Sz. A. Masza. My. A. Sz. Nasza! Nasza Masza! My, a, szy, a, my, a, my, i, szy, a, my, i, szy, my, a, my, a, szy, e. My, i, szy, j, e, k, a, szy, e. Miś to przyjaciel Maszy. Miś uczy Maszę. Miś i Masza na zawsze razem. Na zawsze! Praca. P, R, A, C, A. Praca! Aha! Napracowałam! Kto się nie schował, ten gapa. Poczta. Krzyżówki. Szukaj! No prędko!
szybciutko, wstawaj, wstawaj, wstawaj! A krzyżóweczki poczekają. Tylko nie podglądaj. Tak się schowam, że nie znajdziesz. Już szukaj! A krzyżóweczki poczekają. Lecz się schowaj! Pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szukam. Kto się nie schował, ten gapa. Znowu je szukam? No dobrze, już dobrze. Idź się schować. Ja liczę. Pałka z pałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Szukam! No dobrze, już dobrze. Pałka z pałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Szukam! Kto się nie schował, ten gapa! Misiu, nie potrafisz chować. Trzeba cię nauczyć. Znalazłam! Misiu, znowu cię znalazłam! Misiu, znowu cię znalazłam! Misiu! Znalazłam, znalazłam! 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 Znalazłam!
Uwaga, jadę! Słyszysz? Ja już tak więcej nie zrobię! Pomóż mi! Eter. Aha, czyli to się nada. A jak on kichnie? Ale się porobiło. Bo my tu, A, o to chodzi. No bo to było jakby tak... Mróz, słoneczko, dzień przecudny. Wielofunkcyjny skuter śnieżny. Witamy uczestników zawodów. Uwaga, jadę! Jadę! Skręcaj, skręcaj! Odbij w lewo! Dojechaliśmy. Misiu, uważaj, choinka! Jakie to fajne!
Brum, 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 brum. Dokąd? No dokąd ty pędzisz? Uwaga, jadę! A hamulce gdzie to ma? Uwaga, jadę! Skręcaj, skręcaj, odbij w lewo! Misiu, uważaj, choinka! Misiu, słyszysz? Ja już tak więcej nie zrobię! Pomóż mi! Już więcej tak nie zrobię! Nie zrobię, nie zrobię! Jeśli potrzebny pasek... Zasłużyłam. Daleki krewny. Dzień dobry wszystkim. I znów nikogo nie ma. Ale nuda. Co on się tak skrada? Może odbiera kogoś? Kogo? Oj, jaki milutki! Trzeba by się zaprzyjaźnić. Jeszcze bardziej wypiękniałam. Pan dawno przyjechał? W podróży nie bujało? No to już się poznajmy, co? Za świetne maniery. Proszę mówić do mnie, Masza. Może podrzucę? Jak się panu u nas podoba? A pogodę jak pan znajduje? Proszę spojrzeć na lewo i popatrzeć na prawo. Pardon, teraz ciutkę potrzęsię. Serdecznie witamy w domu. Thank you.
żeśmy się zaprzyjaźnili. Szkoda, że tak krótko. Bądź zdrów. Chory jesteś? To ja będę doktorem. Dobrze, że przyszłam. Ja się na leczeniu znam. No, kochanieńki, przystąpimy do oględzin. Puk, puk, puk. No i jak tam w środku? To tak się sprawy mają. Tak. Ciężki przypadek. Pomoże tylko leżenie w łóżeczku. Do łóżka, kochanieńki, do łóżka. Dostaniesz herbatki z malinkami. Lekarstwo przecież powinno być smaczne. Proszę nie wstawać. Leż, nie wstawałeś? Jesteś chory? No dobrze. Daj, osłuchamy cię. Tak, tu wszystko w porządku. Tutaj też dobrze. Ty naprawdę jesteś chory? Prędko do łóżka i bardzo leżeć.
Szybko, szybko! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Dokąd? Masza i Kasza. Warcaby. Podręcznik. Zadanie 22. Białe zaczynają i wygrywają. Odpowiedź na zadanie 22. Ja dawna nie grałam w warcaby. Że niby kasza? Fuj, nie. Ja nam lepszą kaszkę zrobię. Aha! To jest kasza. Oh.
Naważyłam. Wielkie pranie. Świneczka? O!
Żaden kotek na tym świecie brudny nie chce mleczka pić, bo go mama nauczyła, najpierw pyszczek trzeba myć. Nawet nieposłuszne prosie, gdy raciczki brudne są, zanim wlezie do korytka, wypucuje je aż lśnią. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Trzeba o tym też pamiętać, że choruje często ten, kto o myciu zapomina, żyje w brudzie noc i dzień. A co z nami chyba ludzie, to powinni wstydzić się, gdy się czasem okazuje, świnka lepiej myje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Już, jedziemy! Rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Próba orkiestry. Nauczyć. Aż strach, jak ja uwielbiam fortepiany. No to gdzie to ma fortę? A gdzie piano? Ojej! Jak ja mogłam żyć bez fortepianu? I jak ja bez muzyki mogłam żyć? Ja? No już! Ucz! Niedługo zostanę sławna! Gamy i pasaże.
zagramy. Ja i bez tego zagram. Niech zagra nam muzyka. Najważniejsze to pięknie się ukłonić. Oj tam, same gamy. Oho. Prędko zostanę sławna. Pasiasty przyjaciel. Thank you.
No, teraz to można się zapoznać. O, jakie ładne zdjątka. Zobaczymy, jak żeście tam sobie w cyrku żyli. Nie będziesz się chyba z dzieckiem bił. I hop, i hop, hop, i hop, i hop, hop. Tak, a kto ty jesteś? Cyrk. Wielkie przedstawienie znów na arenie. Nie przegap. Tylko dwa występy. I nie gub się więcej. Przepadnie mi numer. O, może ciebie przypiłuję? Akrobacje, żonglerka, seans hipnozy. Sam w domu. O! Co? Już znowu święta? Oj, a Miś to pewnie znowu śpi.
Oj, trzeba obudzić śpiocha! Nocka mroźna, święta można spędzić w domu sam na sam. Po cichutku i z ostrożna nie otwierać domu bram. Goście mogliby nabrudzić, wyjeść ciasta, miód i chleb i sąsiadów znów pobudzić. Jutro by cię bolał łeb. Może być. Zaraz tu wszystko przystroimy. Trzeba pomóc choineczce. Nie
się w święta w samotności. Swych przyjaciół zaproś w dom. Niosą z sobą moc radości, życząc ci wesołych świąt. Hurra, hurra, znowu święta! Misiu, jeszcze jedna bombka. Święty Mikołaj! Hopla! Oddychać, nie oddychać. Będę o 6:00. Miód. Od wieków nie próbowałam truskaweczki. Dobrze, dobrze, pobawię się. O. A to co znów? Za czkawka. Encyklopedia zdrowia. Czkawka. Porada pierwsza. Wstrzymać oddech na 5 minut. No, chyba wszystko przeszło. Jednak nie pomogło. Porada druga. Nadmuchiwać baloniki. To też mi nie pomogło. Porada trzecia. Wypić mnóstwo wody małymi łyczkami w niewygodnej pozycji. Mówił, jeśli czkawka męczyć cię zaczyna, to dlatego, że ktoś miły właśnie cię wspomina. Skoro to jest prawda i każdy o tym wie, proszę więcej nie wspominać mnie. Jaki sens to wszystko ma, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta? Porada czwarta. Nastraszyć czkającego. Tę upartą czkawkę
nam nadają. Ni też ani nie pogadasz, wszyscy koło czkają. Jak się tego pozbyć mamy, podpowiedzcie jak? Bo już od tej czkawki sił nam brak. I jakiś sens to wszystko ma, że ktoś ciągle czka i czka. Skąd się bierze smorada? Że ktoś ciągle czka i czka. Skąd się bierze smorada? No pięknie, też masz teraz czkawkę. Dość, misiu! Wypuszczaj! Podrzutek. Atlas zwierząt. Emu. A ja skoczę tu, tam i z powrotem. Fajnie się siedzi?
już coś zatrąb? Więc to tak się tatusiem zostaje. Zaraz sobie pojemy, zaraz nas nakarmią. Nie, dzieci tego nie jedzą. Nie, dzieci tego nie chcą. Co? Takie coś dzieciom? No to dzieci lubią. Tak. Kontakt, silniki i leć! Nie martw się, jeszcze kiedyś przyleci. Skrzynka pocztowa. Smacznego. Kuchnia chińska. Bambus. Pierożki wonton. To ja wam zaraz zagniotę, a?
magiczne słowo znam. Dajcie. Proszę. Hokus pokus. Sztuczki magiczne dla początkujących. Potwór z zoo.
zrobiła? I co my tu czytamy? Ej! Od jakiej sztuczki by tu zacząć? Aha! Chyba od tego zaczniemy. Misiu! Chcesz? Sztuczkę ci pokażę. Aha! Hokus pokus tralala! Oj! Hokus pokus tralala! Hokus pokus tralala! Dobrze, tak z własnym nosem. Aha. I ciach. Dopiero sztuczka. Hmm.
wyjść. Jednak ty zrób mi cyrk. Wersja polska na zlecenie. Uwaga, remont. Dla misia od pasiastego przyjaciela. Nie! Dziecko krzywo! W lewo, w lewo, daj! Bliżej, bliżej, dalej, dalej! Teraz równej, równej! O nie, jeszcze gorzej! Daj, ja ci pokażę, jak to zrobić. Misiu! No dajże pojeździć dziecku! Och ty!
i skończył się remont. Dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och, jakie to proste!